Rekrutacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim trwa. Jeśli zdawaliście tak zwaną nową maturę, wystarczy zalogować się w internetowej rejestracji kandydatów, uzupełnić stosowne rubryki, dopisać odpowiednie dokumenty i gotowe. Resztę roboty zrobi za Was komisja rekrutacyjna. My wtedy sprawdzamy te oceny, uzyskane wyniki w Krajowym Rejestrze Matur, sprawdzamy wybór kierunku studiów i kwalifikujemy na studia bądź też nie. Wyniki takie pierwsze kwalifikacje ogłosimy już 9 lipca. Wtedy kandydat zobaczy na stronie systemu internetowej rejestracji kandydatów, czy został zakwalifikowany na studia, czy jest na liście rezerwowej, czy też tych punktów okazało się troszkę za mało i niestety nie możemy go przyjąć na studia. Dopiero wtedy z takim kandydatem chcemy się spotkać, chcemy zobaczyć dokumenty jego. Dokumenty dopiero stanowią potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów na nowym uniwersytecie. Wszystkie sprawy związane z rekrutacją, niezależnie czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne, student załatwia w jednym miejscu. W punkcie obsługi kandydata na pierwszym piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej. To tutaj, codziennie od 8.30 do 15.00 czekają na Was pracownicy, którzy przyjmą Wasze dokumenty i chętnie rozwieją wszelkie Wasze wątpliwości związane z rekrutacją. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji uzyskacie także na specjalnej infolinii pod numerem telefonu 089 524 50 80. 9 lipca o godzinie 13 ogłosimy pierwsze wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne. Gdy kandydat zobaczy, że w systemie komunikat zakwalifikowany na studia, powinien nam dostarczyć dokumenty, które będą potwierdzeniem zamiaru podjęcia studiów. Te dokumenty to wydrukowane z systemu IRK i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, świadectwo dojrzałości, 3 zdjęcia papierowe do indeksu, 1 zdjęcie nagrane na płycie CD i kserokopia dowodu osobistego. Tego oczekujemy od kandydatów na studia jednolite magisterskie i na studia pierwszego stopnia. Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni nam dołączyć jeszcze dyplom ukończenia studiów. Jeżeli 9 lipca okaże się, że nie mogliśmy kogoś przyjąć na studia, znajduje się na liście rezerwowej, prosimy się nie zniechęcać, będziemy uzupełniać limity naboru na miejsce osób, którym zaproponowaliśmy przyjęcie na studia, ale z tej propozycji nie skorzystały, będziemy w ciągu następnych kilku dni dobierać kolejne osoby z listy kandydatów, także trzeba śledzić system, trzeba do systemu zaglądać, sprawdzać swój status w systemie. Nieszczęśnicy, którzy dostali się na studia, niestety, koniec laby.